Oby twe łoże było ciepłe, a strawa słodka. Spotkaliście się z tym krwiożerczym dzikusem, a potem on uciekł. Szanuję szkołę przywracania. Co ukrywasz? Skyrim potrzebuje więcej uzdrowicieli. Krążą o tobie opowieści, a w Gwieździe Zarannej nastały mroczne czasy. Wiem, że masz coś wspólnego z ucieczką Sindinga. Nie zaprzeczaj. Podobno udało ci się dostać na ślub cesarskiej kuzynki. W samotni? Bogowie, to musiało być straszne.
Co ty wyrabiasz? Mam cię! Dość! Chodź po dobroci, albo posmakujesz sprawiedliwości Jarla. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać! Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Tutaj wszystko jest w porządku. Możesz odejść. Zaraz. Ja cię znam.
Falkreat trudno się żyje, a zajmowanie się farmą to niewdzięczna praca. Matthias to dobry i mądry człowiek. Nordowie potrzebują więcej takich ludzi. Cesarscy też. Zaraz. Ja cię znam. Ostrożnie. Hej, uważaj. Zaraz. Ja cię znam. Naprawdę nie mogę ci pomóc. Jestem tylko służką Dengira. Przepraszam, naprawdę powinnam już iść. Naprawdę nie mogę ci... Potrzebujesz czegoś? Czyżbyśmy się zgubili?
Kiedyś Falkret pełne było wędrowców i wojowników, takich jak ty. O ile nie masz zamiaru kogoś pogrzebać. Falkret jest znany ze swojego cmentarza, nieznajomy. Pochowaliśmy więcej zmarłych, niż możesz sobie wyobrazić. Dopiero co sprawiłem mojemu dawnemu przyjacielowi z wojska, Beritowi, właściwy pochówek w ogniu. Stary uparciuch nienawidził myśli, że mógłby skończyć w zimnej ziemi. Możesz dostarczyć te prochy Runilowi, kapłanowi Arkaja? On będzie wiedział, jak pobłogosławić duszę Berita. Musisz stąd wyjść. Dziękuję. Musisz stąd wyjść. Kiedyś byłem jarlem, ale musiałem ustąpić, gdy sprzymierzyłem się z gromowładnymi. Mówię ci, że to był cesarski spisek. Musisz stąd wyjść. Nie przeciwko mnie. Przeciwko całej. Ostatniej nocy widziałem, jak z twoją lojalnością względem Skyrim. Włam się do domu Loda i zdobądź ten list. Dobrze. Musisz stąd wyjść. Tak. Nie, prawda jest taka, że dowiedziałem się o wszystkich cesarskich. Nagle wszyscy szlachcice zaczęli żądać nowego jarla, podczas gdy cesarskie septimy podzwaniały im w kieszeniach. Otrzymałem tytuł Tana, a na moim miejscu posadzili mojego bratanka, Sidgeira. Prawdziwy z niego przyjaciel Syrodiil. Musisz stąd wyjść. Uważaj na to, co mówisz. Cesarz ma uszy w całym mieście. Miej się na baczności. Wiem, że moja służąca, Tekla, przekazuje informacje temu mojemu nadętemu bratankowi. Sidgeirowi. Kiedyś Falkret pełne było wędrowców i wojowników. Takich jak ty. To były lepsze czasy. Tak? Kust jest odpowiedzialny za cmentarz tutaj, Falkret, a ja zajmuję się kapliczką. A popioły Berita! To był dobry człowiek. Niewielu wojowników dożywa tak sędziw. Dziękuję za przyniesienie mi tego. Upewnię się, że zostanie w...
Potrzebujesz czegoś? Pochowany. Proszę, to za fatygę. Życie jest stanowczo zbyt krótkie, przyjacielu. Nie zmarnuj go. Podobno Waldr wrócił bezpiecznie. Szkoda pozostałych, ale przynajmniej tym nie musimy się martwić. W mgnieniu oka owiniesz sobie wokół palca tutejszych mężczyzn.
tych grobach. Kiedyś byłem ja. Co to, jakiś kot? Potrzebuję tyle rudy żelaza, ile zdołasz wykopać. Nie jest szpiegiem, ale jasne jest dla mnie, że cesarscy zmuszają Loda do wykucia dla nich większej liczby mieczy i zbroi. Dobra robota. Weź to. Być może dane ci było zobaczyć otwarty grób na naszym cmentarzu. Większość mieszkańców uważa, że to robota, prawda jest mniej przyjemna. To jest... był. Jest on również wampirem. Moja rodzina miała za zadanie trzymać go pod ziemią, ale ostatnio ktoś ukradł kamień strażniczy i nie... Za późno już na kamienie strażnicze. Wigara należy zniszczyć. Jeśli ludzie się dowiedzą, moja rodzina okryje się hańbą. Dobrze. Zapewne uciekł, by zgromadzić sobie podobnych. Uważaj na to, co mówisz. Cesarz... Masz więcej oleju w głowie, niż myślałem. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Przez ciebie staję się nerwowy. Potrzebujesz czegoś? Wszystkie wykonane przez samego Eorlunda Siwowłosego. Czy ty próbujesz mi grozić? Odejdź, głupia istota. Nie warto. Twoja obecność mnie rozprasza. Odejdź, proszę. Drobiazgi i świecidełka na sprzedaż. Wszystkie wykonane przez najlepszego kowala w Skyrim. Wyżebrałeś coś dzisiaj, Brenuinie? Masz rację. Naigrawaj się z żebraka jak wszyscy inni. Ale mam prawo oglądać towary, prawda? Nikomu nie wadzą. To się streszczaj, żeby twój skrót nie odstraszył wykonane przez samego Eorlunda. Bogowie uśmiechają się do tych, którzy okazują. Thank you.
Kodlak Białowłosy jest teraz w lepszym miejscu. Bo czyż jest lepsze miejsce nad Sovngarde?